Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak powróćmy sobie na chwilę do tego pytania, które zadałem jakiś czas temu, a na które nie padła odpowiedź. Jest tylko tam 17 wpisów i wszystkie są katolickie. A pytanie odnosiło się do tego, co mówił pastor Kurylas, że na prawej, na lewym krzesełku stoi człowiek, który zostaje zbawiony, bo Bóg go dotknął, a na lewym krzesełku człowiek potępiony, bo Bóg nie dał mu łaski. I pastor Kurylas mówi, że no i w ten sposób dochodzimy do wniosku, że chwała za zbawienie tego po prawej stronie należy się tylko Bogu. A pozostaje pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za potępienie tego, który siedzi na prawym krzesełku. I tutaj, moi kochani, żaden protestant nie odpowiedział, bo chyba nie zdaje sobie sprawy, że odpowiedź na to pytanie, prawda, w duchu pastora Kurylasa, obarcza Boga, że to Bóg jest sprawcą zbawienia i sprawcą potępienia, że to Bóg daje jednemu życie wieczne, a drugiemu wieczną śmierć, że Bóg jednego ratuje, drugiego skazuje. I tak źródłem życia i źródłem śmierci jest ten sam Bóg, co jest wierudnym, przeklętym, przeobrzydliwym bluźnierstwem, które czyni z Boga, właśnie tak jak pastor Kurylas stworzył, rogatego cielca, szatańskiego, przeklętego, ponieważ Bóg, jak wiemy, jest życiem i jest zmartwychwstaniem, nasz prawdziwy Bóg, Słowo Bożego. Natomiast Bożek pastora Kurylasa, rogaty cielec, daje życie i jednocześnie śmierć. I tutaj, moi kochani, pojawia się to, o czym mówi prawda, geneza protestantyzmu, tak? Prawda, to, co mówi się o naukach Lutra, że ciężar grzechu, odpowiedzialność za grzech ponosi Bóg. I odpowiedzialność za świętość ponosi Bóg, a więc Bóg, Jezus Chrystus, jest źródłem grzechu i potępienia, jak i życia, i świętości, i życia wiecznego. Widzicie, z kogo stworzył pastor Kuryla, z jakiego rogatego cielca. To jest apel do was, słuchających pastora Kurylasa. Ratujcie się przed tak przeklętym bożkiem rogatym. Bo odpowiedź na to pytanie czyni z Boga tyrana źródło śmierci i potępienia, jak i też źródłem życia i zbawienia. Widzicie to? Że jednemu daje, a drugiemu nie daje, bo ten, który nie dostał, może stanąć przed Bogiem. Powtórzmy sobie to, obróćmy ten temat ze wszystkich stron. Może stanąć przed Bogiem: Panie, dlaczego skazujesz mnie na potępienie, skoro nie odkupiłeś mnie z grzechu? Dlaczego skazałeś mnie na życie w grzechu, które wiedzie do śmierci, skoro nie dałeś mi łaski? Tak? A czy tak można powiedzieć przed prawdziwym Chrystusem? Nie fikcją cielaka rogatego stworzonego przed pastorem Kurylasem, bo temu cielcowi można by było tak powiedzieć, postawić ten zarzut. Ale czy można go postawić prawdziwemu Chrystusowi? Żadną miarą, gdyż Chrystus zmarł za wszystkich. I selekcja nie dokonuje się na zasadzie tak potępiony, zbawiony, prawda? Na zasadzie wybrany, tobie dam, a tobie nie dam, bo Bóg musiałby być miłością i nienawiścią, musiałby być życiem i śmiercią jednocześnie. Tylko Chrystus mówi,
w Ewangelii świętego Marka. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zwróćmy uwagę, kto uwierzy. A kim jest ten ktoś, kto ma uwierzyć? Wybrany tylko z wąskiego grona, z 50% zbawionych ludzi? Nie, bo w Ewangelii świętego Jana 3,16, tak okrzykiwany przez protestantów, jest napisane, że Chrystus, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby, uwaga, każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A więc co to znaczy? To słowo każdy, kto uwierzy, miał życie wieczne i kto uwierzy, ma zasięg powszechny. Każdy. Każdy znaczy każdy człowiek. Uwaga, może uwierzyć bądź nie uwierzyć. Jeżeli weźmy się tutaj pod uwagę, tak spojrzę, a tak należy spojrzeć, bo tak przedstawia Chrystus. Kto uwierzy, kto nie uwierzy, kto uwierzy, zbawiony będzie, kto nie uwierzy, zostanie potępiony. A więc jeśli ktoś nie wierzy, to nie przyjmuje wiary, to znaczy, że Bóg mu objawił, on poznał, tylko że nie przyjął. Tak? A więc miał możliwość, tylko odrzucił, nie uwierzył. I tutaj zamiast robić, że Bóg nie jest wszechmocny i tak dalej, nie, on jest wszechmocny, tylko odpowiedzialność na objawienie się Boże spoczywa na naszej decyzji. Przyjmę bądź nie przyjmę. Oczywiście Bóg mnie uzdalnia do tego, żebym ja przyjął. Tak? Bo ja sam z siebie nie mogę wybrać Boga. Bóg mnie pierwszy umiłował i Bóg pierwszy do mnie przyszedł. Jeśli my żyjemy z Bogiem, to jest to wynik tylko tego, że Bóg nam się objawił i my dzięki łasce, którą nam okazał, przyjęliśmy Go przez wiarę i przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Tak? I tutaj tak odskoczmy na chwilę do tego, co pisał pan Rafałek, nasz kochany, że oto stoją drzwi i kołaczem, kto otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, że to jest do kościoła, że to jest do wierzących, nie? Bo widzimy, przez wiarę zamieszka w ich sercach, a skoro Chrystus puka do drzwi, to znaczy, że jeszcze z nim w nich nie zamieszkał, tak? A skoro nie zamieszkał, to znaczy, że ten człowiek nie przyjął wiary faktycznie. Tak? No właśnie, ale to tak na marginesie. Więc i całe Słowo Boże mówi o przyjęciu wiary bądź o odrzuceniu wiary. A odrzucenie wiary ściąga wyrok potępienia. A więc kto go ściąga? Bóg go narzuca na człowieka, czy człowiek odrzucając wiarę ściąga na siebie widmo potępienia? Więc Bóg jest wszechmocny, ale człowiek ma wolną wolę. I tylko tak należy rozumieć, bo tylko tak Słowo Boże objawia nam sprawę zbawienia bądź potępienia. Bóg wychodzi pierwszy z darem łaski do człowieka na różne sposoby, wszędzie wszystkim ludziom, Dzieje Apostolskie, tak? Ale człowiek odpowiada, człowiek nakłania się do prawdy, człowiek przyjmuje wiarę, bądź odrzuca miłość prawdy, tak? Człowiek przyjmuje prawdę. 15 rozdział 1 listu świętego Pawła do Koryntian. Przez Ewangelię będziecie zbawieni, czyli przez przyjęcie. I moi kochani, więc widać tutaj, że Bóg jest źródłem życia i On pragnie w swej nieskończonej miłości dawać nam życie. Tylko, że my, 7:30 świętego Łukasza, Ewangelia, możemy udaremnić same z Boże. Moi drodzy, tam dalej pastor Kurylas mówi o Faraonie, że i tam czyta, że Bóg mu zatwardził głowę. Więc zobaczmy, tak uczynił jego serce twardym, że go zatwardził. Moi drodzy, czy faktycznie tak należy rozumieć, że Bóg chciałby Faraon był zatwardziały? Zanim sobie powiemy tutaj dwa słowa o Faraonie, przeczytajmy sobie 3, 14
do Hebrajczyków 3:14-15 i zobaczymy sobie pewną rzecz, która pomoże nam zrozumieć, czym jest zatwardzenie. Tak. Lecz zachowajcie się wzajemnie, zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeżeli pierwotną nadzieję do końca zachowamy, silną. Jeśli bowiem jest bowiem powiedziane dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Widzimy tutaj, że zatwardzenie jest grzechem. Że oszustwo prowadzi do grzechu. Zatwardzenie, prawda, jest grzechem. To chyba jest logiczne. I teraz zobaczmy. Bóg przecież doskonale zdawał sobie sprawę, że zatwardzenie na Jego głos jest grzechem. Więc jak Bóg mógł chcieć, by Faraon zgrzeszył? To jest to, że Bóg mówi, że zatwardził. To znaczy, że widział, że Faraon jest uparty i łatwo z nim, łatwo nie puści Izraelu. Tak? I teraz zobaczmy, czytamy w liście do Rzymian, że Bóg stara się przywieść człowieka do nawrócenia, tak? Różnymi sposobami, przez dobroć, cierpliwość, tak? I teraz zobaczmy, skoro Bóg zatwardził Faraona, tak? To po co były te plagi? Czyż plagi właśnie nie były tym Bożym objawieniem swej potęgi po to, żeby Faraon zmiękł i zmienił decyzję? Zobaczmy, jaki tu jest kompletny brak logiki. Bóg chce, żeby Faraon zgrzeszył, bo zatwardzenie serca jest grzechem przeciwko Bogu. A więc Bóg po prostu przybija w niego, wbija go w grzech, tak? A więc jest źródłem grzechu, to co mówiliśmy wcześniej, dlatego tak podciągnąłem troszkę Faraona pod to, że Bóg chce, by Faraon był w grzechu po to, żeby zrealizował swój plan. Nie, Bóg się nie posługuje, Bóg nie chce, nie jest sprawcą grzechu do realizacji swojego planu. Broń was, Panie Boże, przed takim myśleniem, ale w taki kanał wpuszcza nas pastor Kurylas, że Bóg posługuje się złem, żeby objawić swoją chwałę. Jest to bzdura. Znaczy posługuje się w tym znaczeniu, że on to chce tego zła, sprawia to zło i później na to zrobi. Czyli, że jest jednocześnie sprawcą zła dla swojego celu. Tak? Jest to absurd. Przeklęty, piekielny absurd. Bóg po prostu widział, że jest Faraon zatwardziały. To, co czytamy właśnie, że Bóg chce przywieźć człowieka do zbawienia, do nawrócenia, właśnie po to były te plagi. Plagi były po to, żeby skłonić Faraona do zmiany zdania. Tak? Właśnie, żeby odstąpił od tej zatwardziałości. A to, że Bóg mówi, że dopuszczam zatwardziałość, czy uczynię go zatwardziałym, wcale nie znaczy, że on jest sprawcą zatwardzenia, bo jak czytamy w Hebrajczyków i z całego Słowa Bożego wiemy, że zatwardzenie jest grzechem przeciwko Bogu, więc Bóg, z Boga musiałaby wyjść grzeszna postawa Faraona, co jest herezją. Więc pewne rzeczy są trudne, pewne wyrażenia są trudne, prawda? Święty Jakub chyba coś pisze na ten temat. Znaczy nie na temat Faraona, tylko na temat natury Boga, tak? Co on nam tutaj pisze? Zaraz ja muszę troszkę tutaj...
każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. A zaraz. O, gdzieś mi uciekł, tu miałem taki fragment, prawda? No ale przecież wiemy, że z Boga nie może wyjść nic złego, prawda? Więc Faraon zmiękł po ostatniej pladze, po śmierci syna pierworodnego, zmienił trochę zdanie, prawda? A później znów wrócił do pierwotnej wersji, czyli dalej chciał ich mieć w niewoli, nie? No wiemy, znamy historię, jak się skończyła. Natomiast tak nieopatrzne tłumaczenie tych zwrotów, że Bóg zatwardził serce Faraona w kontekście plag, czyni z Boga tyrana, który się bawi ludzkim życiem, który się bawi człowiekiem, który używa zła do swych celów, tak? No bo żeby właśnie wyprowadzić naród Izraela i pokazać swoją chwałę, no to zatwardził kolesia, zatwardził faraona, po prostu, że i teraz Pan Bóg pokazał, no to teraz ja ci koleś pokażę, kim ty jesteś. Ja sprawiłem, że ty jesteś twardy jak kamień i będę się teraz wyżywał na twoim ludzie i na tobie samym, tak? Bo zabrał mu syna. Więc to jest po prostu jakaś paranoja, takie nieopatrzne myślenie. Bóg dopuszcza zatwardzenie, czy właśnie to, że zatwardza, znaczy zostawia w nas, dopuszcza w nas działanie złego, widząc nasz opór przed Jego łaską. I jeszcze raz sobie powtórzmy, plagi były po to, żeby Faraona zmiękczyć. Bo był sprzeciwił się Bogu. I tutaj widzimy, prawda, zobaczmy tutaj, jeszcze wolna wola. Jeśli Bóg chciał wyprowadzić naród wybrany, to jakiś faraonek mu fikał? Dlaczego te wszystkie plagi? Dlaczego to wszystko? To co, faraon mu się sprzeciwił? Bóg powiedział do Mojżesza, idź wyprowadzić, skoro wolą Bożą było, żeby wyprowadzić naród, no to powinni sobie wyjść z piątku na soboty i koniec. Dlaczego to cała historia z faraonem? No właśnie. Bo na drodze stanął, właśnie tutaj mamy klasyczny przykład sprzeciwu przeciwko Bogu. I Boga, który chce człowieka zmiękczyć, dopuszczając różne doświadczenia. Więc nie bądźmy faraonem, nie bądźmy Korem, nie bądźmy tymi, którzy na przestrzeni objawienia Bożego mocno stawali okoniem przeciwko Bogu. Bo oni źle skończą. Nie dlatego, że Bóg ich przeznaczył na to, żeby źle skończyli, ale oni sami ściągnęli na siebie niepowodzenie i śmierć. Człowiek sam na siebie ściąga śmierć przez własne decyzje, a Bóg próbuje właśnie plagami, tym, co nas w życiu spotyka, Hioba 33, przywrócić nas do życia, zmiękczyć nas, prowadzić do światła. Myślicie, że Bóg nie chciał zbawić faraona? Wiecie co? My nie wiemy, jak ten faraon skończył. Ale ja bym się wcale nie zdziwił. To jest moje subiektywne zdanie i takie odczucie. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakbyśmy idąc, czego wam i sobie życzę, idąc do nieba, zobaczyli sobie faraona i Mojżesza przy porannej kawce w niebie. Wcale bym się nie zdziwił. Pozdrawiam.